Gruszno, Festiwal Smaków w Grusznie 2018. W tym roku mamy bodajże już 13 edycję tej poważanej w Polsce coraz bardziej imprezy. Jak sama nazwa mówi, Festiwal Smaku. Rzecz dotyczy żarcia. No ale to w jakiej formie to wszystko jest tam podane, zachęca, tak? Zachęca do tego, żeby wracać tam. Więc jadę dzisiaj, jedziemy dzisiaj do Gruszna po raz enty. Obrona tradycji polskiej kuchni. To jest obrona podejścia ekologicznego do żywienia, ale niekoniecznie w takim nowomodnym wydaniu ekologicznego, tylko w takim klasycznym wydaniu, no bo przecież klasyka polskiej kuchni, czy w ogóle klasyka każdej kuchni przecież jest ekologiczna i tutaj to widać, tak? Wystawcy zapraszani z całej Polski i z zagranicy również. Zanim wezmą udział w takiej imprezie, słuchajcie, ponieważ ja znam organizatorów, to ja wiem, jak to jest zrobione, to ci wystawcy, oni są tam niejako sprawdzani, te wyroby. I to wcale nie wybiórczo, tylko obligatoryjnie. Trzeba spełnić pewne wymagania i z tego, co słyszałem, to tam rzeczywiście każdy jest, z każdym jest rozmowa, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś tam, kurczę, coś kupuje, przeklei naklejkę, przebranduje, coś tam pomaluje farbkami plakatowymi i ma produkt, tak? I teraz się tu chwali. W Grusznie ma być inaczej, dlatego często w roli wystawców występują, wręcz bym powiedział, rękodzielnicy żarcia, niekoniecznie robiący jakieś tam kariery zawodowo-biznesowe w tej dziedzinie, ale po prostu znający się na rzeczy. Proszę Państwa, impreza Festiwal Smaku jest, można powiedzieć, osadzona w pięknej, malowniczej dolinie, porośniętej, bogato porośniętej zielenią, drzewostanem. Piękne obiekty muzealne, stare płyny. Wszystko to można zwiedzić. Niekoniecznie na samym Festiwalu Smaku, ale przy okazji. Także fajne jest to, że impreza nie ma charakteru typowo targowego, typowego targowiska zamkniętego w prostokącie z równo ułożonymi budkami, tylko to wszystko ma swoją dosyć wdzięczną plastykę. Można tam miło spędzić czas. W związku z czym, słuchajcie, ja zachęcam do odwiedzin tego miejsca również osób w podróży.
osób, które są w podróży, dlatego że Gruszna jest przy A1. Można sobie tam po prostu zjechać przy okazji, będąc na wakacjach, poruszając się tą częścią Polski, do czego serdecznie zachęcam. Dzień dobry, czy mogę zrobić z panem wywiad? Proszę powiedzieć, jak panu się podoba Gruszna 2018? Dobrze, fajnie. Dobrze, i kupił pan coś ciekawego? Loda. Loda, a czy oprócz loda pan coś jadł? Tak. Co się panu najbardziej podoba tutaj, w tym miejscu? Chleb z takim pysznym mięsem. Pyszne mięso. Rozumiem, a czy jest pan tutaj pierwszy raz, czy któryś z rzędu? Trzeci albo czwarty. Trzeci albo czwarty? Czyli jest pan miłośnikiem Gruszna, tak można powiedzieć. Tak bym tego nie poznał. Nie, tak. No to dlaczego aż 3 albo 4 razy pan przyjeżdża tutaj? Bo mnie rodzice zmuszają. Pania każdego z tych kolei. Dobre. Pycha? Mamy także na naszym stoisku małą prawkę. A ogórasek też dobry? Na żywo, także można zobaczyć, jak wygląda taki proces poczyniany w rzeczywistości. I posmakować świeżo. Kwaśnica na jagnięcinie. W tym roku pojechaliśmy do Gruszna motocyklem. Nie do końca jest to przypadek, raczej świadomy wybór, bo jak pojedziecie samochodem, to może tak się stać, że niestety, ale tylna część waszego auta wypełni się wszelakimi dobrościami, wszelakimi wędlinami, serami czy jakimiś wegańskimi produktami. My w tym roku właściwie ograniczyliśmy zakupy do potraw typowo alkoholowych i niech już tak zostanie. No, don't give up.
końcu.